Jakie sterowanie do Vitodensa 200? Vitotrol 300, 200, sterowanie pogodowe, a może termostat do tego jeszcze? Czy ty też się w tym gubisz? W dzisiejszym odcinku postaramy ci się to wszystko wytłumaczyć. Cześć, ja nazywam się Marcin i dzisiaj zawitałem do Michała z Ciepła24, bo chcieliśmy wam kontynuować serię o automatyce Wismana i przedstawić, co można do tego kotła zamontować. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Cię Marcinie. Jak Marcin już wspomniał, nazywam się Michał Gawlikowski i prowadzę kanał Ciepło24 na YouTubie i nie tylko. I z racji tego, że właśnie bardzo dużo sterowników jest do różnego typu kotłów z serii Wisman, Vitodens, postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek, żeby wytłumaczyć Państwu do modelu Vitodens 200, czyli modelu, który jest najwyższą półką, jeśli chodzi o kotły kondensacyjne w firmie Wisman i ma specjalne, dedykowane dla siebie termostaty. Kocioł o tyle jest ciekawy, że bardzo dużo tej automatyki ma w sobie, ale to wszystko powiem, Marcin. Dobrze. To na początek od razu powiem, że do kotłów Vitodensów 200 standardowo zawsze jest dostarczalny czujnik temperatury zewnętrznej. Jakby to jest najwyższa półka Wismana, więc Wisman wychodzi z założenia, tu zawsze będzie sterowanie pogodowe i ja też tak przyjmę, chociaż teoretycznie można ten kocioł ustawić jako stałotemperaturowy, ale no nie po to kupujemy najdroższy kocioł Wismana, żeby go tak sterować, moim zdaniem. Tak. Więc to zawsze jest w standardzie, regulacja pogodowa. Co ona daje, to mam kilka o tym odcinków, linki znajdziesz tutaj. I co do tego możemy dołożyć, bo tak naprawdę będziemy wszystko budować już wokoło tej regulacji pogodowej. Takim teoretycznie najprostszym rozwiązaniem są bardzo popularne sterowniki PSOP tak. i BSOP. Tak, to jest model PSOP, czyli sterownik stałotemperaturowy, który robi włącz-wyłącz w wersji przewodowej. Wiesza się go, tak wygląda z tyłu, na ścianie i tak dalej. W komplecie są bateryjki. Druga opcja to jest właśnie model BSOP. Czyli bezprzewodowy. Bezprzewodowy. Wygląda dokładnie tak samo, tylko różni się tym, że ma taką stopkę i można sobie go postawić w dowolnym miejscu, w salonie. Ważne jest, żeby nie stawiać go tam, gdzie jest ciepło, działa ciepło, czyli gdzie dochodzą promienie słoneczne, w pobliżu kominka, telewizora, jakiejś lampy, która dość mocno grzeje, bo wtedy on będzie, te ciepło z zewnątrz będzie zachwiewać nam temperaturę. Bardzo dobra uwaga. Także to się dotyczy w zasadzie wszystkich tych sterowników, dokładnie, które będziemy tak. dzisiaj omawiać, bo one w zasadzie mają mierzyć faktyczną temperaturę w pomieszczeniu, a nie taką, którą grzejnik nam zrobił w tym konkretnym miejscu. Telewizor też daje ciepło. Tak. Proszę o tym pamiętać. Do wersji bezprzewodowej jest jeszcze baza radiowa. Ją wpinamy w kocioł. I wtedy włącza się i wyłącza po prostu ogrzewanie, w zależności czy jest zagrzany już, zagrzany dom czy nie. Wiadomo, regulacja pogodowa, tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście też działa. Ta baza radiowa jest, łączy się ją przewodowo z kotłem, czyli coś musi być przy kotle i też jest bardzo ważne, że ten czujnik zewnętrzny, który jest dostarczany w komplecie, także jest przewodowy. To także trzeba na etapie, można powiedzieć, budowy domu lub modernizacji przewidzieć to, że musi być wyciągnięty kabel na zewnątrz, między kotłownią a ścianą nienasłonecznioną. I to warto o tym pamiętać i warto to przewidzieć i dlatego też my jako eksperci tutaj Państwu to przypominamy, żeby to wiedzieć. Tak. Dobra. Które jeszcze regulatory do tego Vitodensa pasują? No to tak. idziemy już wyżej, czyli mamy przewodową wersję Vitotrol 200M. I ten sterownik jakby nie tylko pozwala nam włączyć, wyłączyć ogrzewanie, jak już zagrzeje się dom, ale też jakby modulować tą moc kotła w zależności, czy już jest przegrzane, albo jak mocno jest przegrzane. Także jest to takie dużo bardziej inteligentne rozwiązanie, które pozwala nam jeszcze bardziej oszczędzić na ogrzewaniu. Z tego też sterownika, z poziomu tego sterownika będzie można też zmienić temperaturę ciepłej wody i tak dalej. I to, co tutaj ustawimy, zobaczymy, co najważniejsze, w swojej aplikacji Wisman VCare. To, co ustawimy na tych sterownikach z poprzednich jakby serii, no tego nie będzie widać i tego nie można zmienić zdalnie, natomiast to jak najbardziej widać i jaka jest temperatura na przykład w salonie, jeżeli tam powiesimy. No i będzie można tą temperaturę zmienić z poziomu aplikacji. Trzecim
rozwiązaniem, które jest dedykowane do kotła Vitodes 200, to regulator Vitodrol 300E. Marcin. Vitodrol 300E jest bezprzewodowy, bo niestety jeżeli do tego zapomnimy poprowadzić kabla, to wtedy musimy już na pewno pójść w rozwiązanie 300E. Najdroższe. Tak, najdroższe, ale ściągnięcie kabla wbrew pozorom też kosztuje, szczególnie jak już mamy wykończone mieszkanie, dom, no to ten kabel sam się nie pojawi, więc uważam, że generalnie rozwiązania bezprzewodowe są finalnie tańsze. Tutaj mamy kolorowy wyświetlacz, na którym też możemy w zasadzie wszystko to, co na kotle sobie ustawić. No i w zasadzie funkcjonalność jest dokładnie taka sama, tylko że tu mamy wersję bezprzewodową zasilaną z portu USB, także do tego przychodzi zasilacz na USB. Jak widać, troszeczkę mniejszy jest ten regulator. Tak. To taki... Jest to dużo nowsze rozwiązanie, bo to rozwiązanie funkcjonuje już chyba od 15 lat, tylko zmieniało troszeczkę jakby pod nowe serie kotów było ciut inna elektronika, ale wyglądało dokładnie tak samo, także tu jeszcze mamy stary design sprzed, no w zasadzie 15 lat, tu już jest taki panel moim zdaniem dużo ładniejszy, jest to zgrabniejsze, bardziej łatwiejsze do wpasowania w kompozycję, którą mamy w salonie na przykład. Super rozwiązanie. No wiadomo, nie jakieś najtańsze, ale też kocioł Vitodes nie jest najtańszy, jest bardzo dobry, natomiast to jest taka wersja premium. Tak. No i w zasadzie to mamy w sumie wszystko co do Vitodes 200. Jedyną gwiazdką, którą bym tutaj dodał, bo do Vitodes 200 bezpośrednio można je połączyć z systemem Viessmann Smart Climate, o którym też odcinek nagraliśmy, czyli sterowaniu pomieszczeń strefowym, czy to grzejniki, czy podłogówka. Odcinek znajdziecie na kanale Michała. Tak. Link znajdą Państwo także w opisie tego materiału, więc łatwo przekierować i tak. Dodatkowo, jeśli by Państwo zasubskrybowali kanał Ciepło24 i wysłali do nas wiadomość na info@ciepło24.pl, że nas subskrybujecie, wiadomości zwrotnej przesyłamy specjalny kod rabatowy do wykorzystania przy zamówieniu w naszym sklepie. Tak. A jakbyście potrzebowali serwisów z Waszych urządzeń Viessmanna, czy też montażu w okolicach Katowic, zapraszam do mnie na stronę okiemserwisanta.pl. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia i do kolejnego odcinku. Cześć. Cześć.